Patryk z pierwszej B wpuszcza do sali szczura, żeby uniknąć dodatkowej lekcji chemii. A, szczur! Musimy uciekać! Głowiński, Stańko, 1-0. Mówiłem, że nie będzie żadnych zajęć wyrównawczych. Szczur ucieka z klasy i biega po całej szkole. Nasza szkoła jest wspaniała! Gimnazjum organizuje wybory Miss. Kandydatki za wszelką cenę chcą się pozbyć konkurencji. Zrobię wszystko, żeby wygrać te wybory. Karolina też nie jest jakaś święta, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Patrycja wysyła z telefonu koleżanki erotyczną wiadomość do nauczyciela, który jest jurorem w konkursie. Wybucha afera. Nie! Jak mogłaś to zrobić? Hej, Karolina! Uspokójcie się obydwu! Karolina Stelmaszczyk z trzeciej A bierze udział w konkursie na Miss Gimnazjum. Ubrała nową sukienkę, żeby nakręcić filmik, który ma zachęcić uczniów do głosowania na nią. Karolina liczy, że odzyska popularność, którą straciła, gdy okłamała wszystkich, że ma romans z nauczycielem WF-u. Nastolatka wiąże z tym konkursem duże nadzieje. W końcu to wybory Miss Gimnazjum. Fajnie byłoby chyba nakręcić coś w szkole. Słuchajcie, pomożecie mi? Może zapomniałaś, ale ja też startuję w tym konkursie. Jesteś konkurencją. No co ty, Oliwka? Przecież się kumplujemy. Chyba nie będziemy ze sobą walczyć. Chyba żartujesz, my się kumplujemy? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No, a ty, Sylwia, pomożesz mi? Nie, sorry. No dobra, dam sobie radę sama. Oliwia i Sylwia były przyjaciółkami Karoliny, ale po aferze z WF-istą są na nią obrażone. Dziewczyny mogłyby już odpuścić. Dawno po sprawie, a one ciągle mają jakiś problem, ale nieważne. Jutro udowodnię, że jestem najfajniejszą laską w całym gimnazjum. Żadna nie będzie miała ze mną szans. To, co zrobiła Karolina, było naprawdę mega słabe. Wkopała naszego trenera tak, że mógł wylecieć ze szkoły, a nam cały czas mówiła, że to prawda. Nie chcę jej pomagać, ani się z nią przyjaźnić. Nie obchodzi mnie to, że ona startuje jutro w tym konkursie. Dla mnie ona w ogóle nie istnieje. Karolina stara się wypaść jak najlepiej. Filmik, który kręci, jest też jednym z zadań dla kandydatek i będzie oceniany przez jurorów konkursu. Tutaj mamy bibliotekę, a dalej salę tortur. Chciałam powiedzieć pracownię matematyczną. Cześć chłopaki, zagłosujecie na mnie? No może, zobaczymy. Dzięki wielkie. Idziemy dalej. Uwaga, widzimy teraz salę historyczną. A co tutaj? Pisujcie na Karolinę, to wdzięczyłam się w naturze. Spadaj, zepsułaś mi film. Najbardziej psuje twoja twarz. A chłopaki i tak zagłosują na mnie. No, jeszcze zobaczymy, żebyś się tylko nie zdziwiła. Patrycja Szybińska też startuje w konkursie na Miss. Uważa Karolinę za swoją główną konkurentkę i jest gotowa zrobić wiele, żeby jej zaszkodzić. Dzień dobry. I jak, podobał się? Kawał dobrej roboty, naprawdę świetnie. Ja też kręcę filmik, zaraz wyślę. No to wysyłaj właśnie, bo chyba najwyższy czas. No tak, podoba się państwu moja sukienka? Bardzo ładna. Dziękuję. Dziewczyny, widzimy się jutro. Walczymy ostro. Powodzenia. Dziękujemy. Karolina jest dla mnie jedynym zagrożeniem w tym konkursie. Inne dziewczyny się nie liczą. Niestety ona w tej sukience wygląda zajebiście, a ja muszę coś z tym zrobić. Ona nie może ze mną wygrać. Nie ma takiej opcji. Nauczyciel WF-u Tomasz Dudziak jest jurorem w konkursie. To jego Karolina próbowała kiedyś poderwać. Nauczyciele obawiają się kłopotów. Na twoim miejscu, Tomku, też bym uważała. Następna. Karolina to niezłe ziółko. Dajcie spokój. Słuchaj, nie możemy popadać w paranoję, tak? Przecież dziewczyna przeprosiła, sprawa zamknięta. Proste. Obiecaliśmy, że damy jej drugą szansę, to dajmy jej szansę. Moim zdaniem w ramach kary powinna mieć zakaz startu w tych wyborach. Jeju, cóż to za dyskusja burzliwa. Wybory Miss Gimnazjum. A, no, jeżeli o mnie chodzi, to ja też uważam, że tego konkursu nie powinno być. Następna. Dlaczego? No nie uważacie, że to jest żenujące? Basia, proszę cię, no. Co, konkurs piękności w gimnazjum? No czego my uczymy te dziewczyny? Spokój. Tomek, no. Uczą się cały czas, trochę rozrywki się każdemu przyda. Ale to nie jest taki zwykły konkurs piękności. Słuchaj, no. Dla nas liczy się prezencja, wiedza uczestniczek. Słuchaj, ty wiesz, jakie dziewczyny fantastyczne filmiki nagrywają, jak pokazują swoje talenty. Naprawdę, one pokazują się z zupełnie innej strony. To jest fantastyczna sprawa. Tak, a poza tym jeszcze dyrektor się w to wkręcił, obiecał, że będą wybory mistera.
Równouprawnienie mamy, tak? Świetnie. To znaczy dziewczynki i chłopaki będą porówno uczyć się czego nie należy. To znaczy, że liczy się tylko wygląd zewnętrzny. To jest naprawdę świetna zabawa, wyluzuj. Tereska, zrób mi herbatę, co? Wybaczcie, ale ja nie wchodzę w to, okej? Okay? A poza tym mam dużo roboty. Basia, z powodu twojej pierwszej B. Kompletnie zawalili sprawdzian, a poza tym 3/4 klasy przyniosło mi gotowce z internetu o zadania domowe. Ale mamy konkurs piękności. Będziesz to zgłaszać i dyrektorowi? No oczywiście, że nie. Pomyślałam, że może razem z nimi porozmawiamy, spróbujemy to wyjaśnić. Masz chwilkę? Oczywiście. Daria też? No. Słuchajcie, a co by na to, jakbyśmy zrobili konkurs piękności dla nauczycielek? O, co by na to? Teraz jesteś? Palec pod budkę. Ala! Tak, ja startuję pierwszą. No ale Tereska też jest. Tymczasem Szymon Jackowski z pierwszej B, czekając na lekcję z chemii, pokazuje swojej koleżance Darii zdjęcia szczura, którego dostał niedawno dwójka. A co tam, jakieś szczury już w domu zalęgły? Wali się, to jest mój szczur. Ej, spoko! Mój kolega też miał szczury. Karmił mi swojego pytona. Super. Pokaż go jeszcze. Dobra, chodźmy od tego lamusa. Dzień dobry. Zapraszam do klasy, proszę. Pożeśmy to poszli. Okej. Proszę bardzo. Siadajcie. Proszę, proszę, proszę. Zanim zaczniemy lekcję. Jezus, jaki ty jesteś głupi. Tak? Chciałabym porozmawiać z wami o waszym ostatnim sprawdzianie i zadaniu domowym. Dobrze nam poszło, nie? No super. Dzięki. Najlepsze prace. No tego bym tak nie określiła. Dobrze napisało sprawdzian tylko 5 osób. O, to na pewno my. Co na pewno? A reszta... To są gotowce z internetu. A to pewnie to Dominika, na pewno. A jednak no, możliwe. Na pewno. Teraz no, Wojtek. Zobaczcie. Tak, tak. Przepraszam, Patryk. Tak. Na pewno Wojtek. Ci oczywiście, którzy napisali dobrze sprawdzian, nie muszą martwić się o oceny. Ale wszyscy, cała klasa, musicie przyjść do mnie na zajęcia wyrównawcze z chemii. No na pewno! Dziękujcie kolegom. No, to się nie za co? Skończyłam, Patryk. Ponieważ jest was tak dużo, zorganizowałam dla was jedyny możliwy termin jutro w czasie wyborów. Nie! Nie! Nie, no ja nie mogę pozwolić na to, żeby przynosili mi gotowce z internetu. Nic im się nie stanie, jak nie pójdą na ten konkurs. Może wreszcie dotrze do nich, że należy się uczyć, a nie oszukiwać. A poza tym dla niektórych osób, tak jak Patryk, może to jest wreszcie szansa, żeby zacząć traktować szkołę poważnie. Ta Stańko chyba zwariowała. Całe gimnazjum ma wolny, idzie na konkurs, a my będziemy tu siedzieć i uczyć się chemii. No chyba ją Bóg opuścił. Ja już załatwię, żeby nie było tych zajęć wyrównawczych. O, proszę pani! Poczeka pani na chwilę. Bo ja się jeszcze chciałem zapytać odnośnie tego zajęcia wyrównawczego. Patryk, ja już powiedziałam, zajęcia wyrównawcze z chemii ze mną jutro. No dobrze, ale na przykład czemu nie może pani przełożyć na następny dzień jeszcze? Już jeden dzień to żaden problem. No nie, no Patryk, no pomyślałabym, że tobie na tym szczególnie zależy. No bo mi zależy, no. Po prostu chcesz uniknąć tego, żeby przyjść na zajęcia. No to przyjdę w następny dzień po prostu. Podjęłam decyzję. Po prostu chcę iść, bo ja się angażuję w życie szkoły, no i to jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Nie próbuj przynosić mi fałszywych zwolnień, okej? Patryk nie zamierza odpuścić. Chce znaleźć sposób, żeby Alicja Stańko odwołała dodatkowe zajęcia i pozwoliła klasie iść na wybory Miss Gimnazjum. No weź, chodź, na chwilkę. On tak potrafi? Ty, to mam pomysła. Patryk namawia kolegę z klasy, żeby przyniósł szczura do szkoły. Ma nadzieję, że jak wywoła na lekcji panikę, to nauczycielka zrezygnuje z karnych zajęć. Szczury to bardzo inteligentne zwierzęta. Można je tego nauczyć. Weź, przynieś go jutro do szkoły i na przykład zrobimy mu trening. Co ty na to? Tak, oczywiście, matka się jeszcze na to zgodzi, tak? No weź, która matka nie byłaby zadowolona z tego, że jej szczur umie takie rzeczy robić, no? Nie, co? No Szymek! Nie. A pamiętasz, jak byłeś pobity? Kto ci pomógł? Kto cię zaniósł do higienistki? Kto zadzwonił po karetkę? No? Dobra, jak? Mamy nic zobaczyć, to spróbuję coś zrobić, dobra? Szymek, jesteś świetny. Pamiętaj, że jesteśmy ziomkami, nie? Wiesz o tym? Jesteś najlepszy ziom, wiesz? Spoko. Na razie, cześć. No to już wiemy, co się jutro wydarzy na zajęciach wyrównawczych. A tak szczura. Stańko się dowie, że nie warto z nami zaczynać. Nie wiem, o co chodzi Patrykowi, ale w sumie z miłą chęcią przyniosę Splintera do szkoły. Jest bardzo fajny i na pewno wszystkim się spodoba. Daria też się na pewno ucieszy. Jest tam. Maluje się. Okej, słuchaj, zrobimy tak. Ty zostaniesz, ja ją zagadam, a ty weźmiesz kluczy. Dobra, okej. O, cześć Karolina. Ty do mnie mówisz?
Oj, przestań, już nie chcę się więcej kłócić. A co, zorientowałaś się, że i tak nie wygrasz tego konkursu? Nie, po prostu nie chcę, żeby to były jakieś problemy. Wygra, kto wygra, ale to bez sensu, żebyśmy wszystkie na siebie najeżdżały. O, poczekaj. Ja nic do ciebie nie mam, to ty się mnie czepiasz. No, wiem, przegięłam, ale teraz ty się pogodzisz. No, jeśli ty nie będziesz nic odwalać, to ja też. No to super. Życzę ci powodzenia jutro. Serio? Coś jeszcze? O, cześć Karolina. To pa. Trzymaj. Dziewczyny ukradły Karolinie klucz do szafki. Wiedzą, że przyniosła dziś do szkoły sukienkę, w której chce wystąpić w konkursie. Która to? Która mam. To ta. Kurde, zarąbista, aż szkoda. Dobra, dawaj nożyczki. Ojej, chyba troszkę się podarło. O kurczę, tutaj też biedna Karolinka. Chyba będzie musiała wystąpić nago. To by to nie pasowało, co? Będę sprawdzić, czy ktoś nie idzie. Kurde, ktoś idzie. Czekamy. Zrobię wszystko, żeby wygrać te wybory. Karolina też nie jest jakaś święta, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Ona gdyby mogła, też zrobiłaby mi jakieś świństwo. Ale ja byłam szybsza. No, no i mówiłam ci właśnie o tym, że... Ej, Oliwka! Patrz, to jest sukienka Karoliny! Nie, faktycznie. Ojej! O nie! Co myście zrobiły? To moja sukienka! Jak mogłyście ją zniszczyć? Zwariowałyście? Ej, zastanów się, jesteśmy zaraz przed tobą, to nie my! Było otwarte, Karolina. Co? Nie. Ktoś musiał zabrać klucz i zniszczyć twoje szkliwe. My nie mamy z tym nic wspólnego. Słowo honoru. No ale jak nie by, to kto? Może to Patrycja? Karolina, poczekaj! Karolina! Karolina! Zabiję cię! Jak mogłaś zniszczyć mi tą sukienkę? O co ci chodzi? Ej, przestań! Normalna! Spuścisz tą sukienkę? Dobrze wiem, że ty to zrobiłaś! Kto mógł być na inny? Ale na co jej chodzi, rozumiesz? To cały okres. Zabiję cię. Zabiję cię. Nie warto, nie warto. Puść mnie. Mam rację, posłuchaj swoje przyjaciółki. Najpierw w ogóle odpuść. Jutro i tak nie masz szans. Nie zdążę tego strzyć do jutra. Co ja mam teraz z tym zrobić? Na pewno coś wymyślisz. Czemu ty się w ogóle tak o mnie troszczysz? Patrycja naprawdę przygięła z tą sukienką. Dzięki. Nie ma sprawy. Karolina jest załamana. Boi się, że w żadnej innej sukience nie będzie wyglądała tak dobrze jak w tej. Chcę mi się płakać, jak widzę tą sukienkę. Wyglądałam w niej naprawdę super. Ale nie. Nie dam satysfakcji tej idiotce Patrycji. Choćbym miała wystąpić w starym dresie, i tak z nią wygram.